Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest prezydent Miasta Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezydencie, właśnie dostał Pan absolutorium. Co to dla Pana oznacza i co to oznacza dla Miasta Opola? To ważny moment w trudnym roku, covid 22 radnych zagłosowało na 25 za przyznaniem mi absolutorium, czyli uznaniem, że dobrze wykonaliśmy budżet miasta. Wcześniej tego wykonanie budżetu miasta również pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Dlatego wiemy, że w trudnym czasie udało nam się przejść taką suchą stopą przez okres kryzysowy. Oczywiście nie odbyło się bez nadzwyczajnych zdarzeń, ale bilans jest na plus. Chodzi o finanse miasta. Duża liczba zrealizowanych inwestycji, ponadto wydatki, które były związane choćby z pomocą w czasie COVID dla polskich przedsiębiorców, zwalnieniem szczęszów czy pomocą dla szpitali. Zakupem respiratorów czy maszyn do robienia testów, tysięcy maseczek, które trafiły również do, do mieszkańców i pomocy dla seniorów. Więc cieszę się, że radni tak jednoznacznie, pozytywnie zaopiniowali naszą pracę w trudnym roku. Czyli pełne zaufanie, dobrze wydane pieniądze, czy to się przekłada na jakby Pana pomysły już na kolejne inwestycje? Na pewno oczywiście to daje wiatrów skrzydła, bo jeżeli jest wsparcie Rady Miasta, to wiem, że. Mogę spokojnie realizować ambitny plan inwestycyjny, który jest w Opolu, bo zrealizowaliśmy miliard inwestycji w ostatnich latach e, ważnych dla, dla miasta. Planujemy oczywiście kolejne. W, w trakcie też są inwestycje, które niebawem się zakończą. Mam tu na myśli Centra Przesiadkowe i przy Dworcu Głównym, i przy Dworcu Wschodnim i Zachodnim, które się dzieją, ale to też są inwestycje związane ze sportem. W tym roku udało nam się ukończyć cieplak. Trwa Modernizacja stadionu lekkoatletycznego, budowa hali sportowej przy szkole podstawowej, więc bardzo dużo inwestycji, które są w trakcie i przed nami oczywiście za parę dni, za paręnaście dni doczekamy się otwarcia kopert w przetargu na stadion, na który czekają kibice Odry, więc też ważne, ważne zamierzenia i wiele, wiele innych, które, które są, o których będziemy mówić w odpowiednim czasie, natomiast mając to Podsumowanie radnych. Wiemy, że możemy ze spokojem planować, myśleć o przyszłości. Ma pan pełne poparcie, ale pan też wspiera innych. Ostatnio było bardzo głośno o wydarzeniach w Rzeszowie. Pan tam był. Co się tam działo w tym Rzeszowie? Rzeczywiście, w, w sytuacja w Polsce w, prowadzi się w taki sposób, że. Samorządy nie chcąc zupełnie, ale stają się elementem prowadzenia polityki, polityki państwowej, bardzo mocno koalicja rządząca naciska na samorządy, pozbawia nas części dochodów, które płacą tutajsi mieszkańcy te pieniądze wędrują do Warszawy i są wydawane na moim zdaniem nietrafione inwestycje, jak choćby elektrownia w Ostrołęce, którą za 2 miliardy wybudowano czy wybory kopertowe, które kosztowały 70 milionów złotych i tych wydatków można by wymieniać. Wolimy jako samorządowcy, żeby te pieniądze naszych mieszkańców zostawały w naszych samorządach, tak żeby tutaj budować przedszkola, szkoły Modernizować drogi, budować obwodnice stadiony piłkarskie. Ale w wiele innych. był pan w konkretnym celu, popierał pan swojego właściwie kolegę polityka. Rzeczywiście tak, bo właśnie w tej całej kampanii politycznej przydarzyło się tak, że dotychczasowy prezydent Rzeszowa, prezydent Ferenc, zrezygnował w połowie. Kadencji ze swojego urzędu, i trzeba było wybrać jego następcę. My, jako samorządowcy z całej Polski, chcieliśmy, żeby to był samorządowiec z krwi i kości, nie polityk przywieziony w teczce. Stąd wsparcie dla Konrada Fiełka, szerokie wsparcie, które otrzymał od samorządowców w Polsce. Bo również ze mną była prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz, prezydent Wrocławia, Jacek Surtyk, Jacek Jaśkowiak z Poznania i również samorządowcy z mniejszych, większych miast i przede wszystkim Rafał Trzaskowski, prezydent, prezydent Warszawy. To wsparcie okazało się bardzo pomocne. Konrad Fijałek wygrał w pierwszej turze, wygrał z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Więc myślę, że. To bardzo dobra, poważna, poważne wsparcie, potężne wsparcie dla tego kandydata, i to sprawiło, że taka zjednoczona. Samorządowa opozycja pokazała, że można wygrać wybory nawet na Podkarpaciu, gdzie przecież wiadomo Prawo i Sprawiedliwość ma ogromne poparcie. No właśnie, skończyło się to sukcesem, ale jak pan sam wspomniał, był tam prezydent miasta Stołecznego Warszawa, pan Rafał Trzaskowski. Pan Rafał Trzaskowski jest bardzo aktywnym teraz politykiem. No i w sumie mamy takie wrażenie, że pan też wspiera pana Rafała w swoich działaniach, zresztą ma wiele inicjatyw, które jak jakby dotyczą też Opola. Rzeczywiście jesteśmy, współpracujemy w ramach różnych inicjatyw, między innymi w ramach inicjatywy Ruchu Wspólna Polska. Założyliśmy parę dni temu Stowarzyszenie Wspólna Polska, w której jest spore grono samorządowców z całej Polski. Rafał Trzaskowski jest politykiem, ale też samorządowcem, który walczy o to, co dzisiaj jest rzeczywiście bolączką wielu samorządów i sytuacji w Polsce. O to, żebyśmy byli traktowani podmiotowo, my i nasi mieszkańcy, żeby nie odbierać nam szpitali, które mamy w swoim zarządzie, żeby nie decydować za nas, kto ma być dyrektorem szkoły, żeby to nie byli jacyś nominaci partyjni nadani przez Prawo i Sprawiedliwość, o takie pomysły się pojawiają. I oczywiście chodzi też o pieniądze, które naszym mieszkańcom zabiera się i o czym mówiłem, transferuje do Warszawy. Stąd to wszystko nas złączy. A ja już wcześniej poparłem Rafała przy okazji wyborów prezydenckich, więc w naturalny sposób Rozwijamy swoją współpracę, kontynuujemy, mamy do siebie zaufanie, a przede wszystkim myślimy podobnie, kierujemy się pod podobnymi wartościami a to najważniejsze. Czyli samorządowcy starają się trzymać razem i to jest chyba taka duża siła w Was, że potraficie się tak skonsolidować w różnych trudnych momentach. Duża siła. Reprezentujemy samorządy, w których jest kilka milionów, prawie 10 milionów obywateli, więc jest to bardzo duża, duża siła. Oczywiście to są wyborcy, którzy głosują na różne partie. Ale jednak jesteśmy najpopularniejszymi politykami, osobościami w, w tych samorządach, jeżeli chodzi o, o aktywność taką społeczną, więc. Ma to swoją siłę polityczną i chcemy to, to wykorzystać po to, żeby bronić naszej samorządności, bronić naszych mieszkańców przed tymi centralistycznymi zakusami z Warszawy. No to trzymamy za wszystkich Państwa kciuki, bo jaki prezydent, takie miasto. Dziękuję Panu bardzo Dziękuję za bardzo. rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był prezydent miasta Opola, Pan Arkadiusz Wiśniewski. Dziękuję serdecznie.